Wydawnictwo Lindent Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają Agnieszka Pruska wbrew rozsądkowi. Pierwszy tom serii ogdańskiej policjantce Sarze Lipner zwanej Szajbą. Czyta Filip Kosior. Prolog. Grał z córką w jej ulubioną grę planszową, gdy ktoś zadzwonił do drzwi. Nieco zdziwiony, bo nikogo się nie spodziewał, mrugnął do niej, mówiąc, żeby nie przestawiała pionków i nie oszukiwała podczas jego nieobecności, i poszedł otworzyć. Gwałtownie pchnięte przez intruza drzwi odrzuciły go na ścianę i pozbawiły równowagi. Na to właśnie liczył napastnik. Kilkoma silnymi ciosami posłał napadniętego na podłogę. Wypierdalaj do pokoju, ale już! Poleceniu towarzyszyły kopniaki. Tatusiu. Co robisz? spytała zdziwiona dziewczynka, widząc idącego na czworakach ojca. Przez chwilę miała nadzieję, że wymyślił nową zabawę. Co ci się stało? Upadłeś? Przestraszyła się na widok krwi na jego twarzy. Tak, tatulek upadł i już się raczej nie podniesie. Kolejne ciosy spadły na korpus ofiary. No proszę, tego się nie spodziewałem, taki mały bonusik. Mam cię teraz czym postraszyć, zgadza się? Nie ruszaj się. Polecenie było skierowane do usiłującego wstać mężczyzny. Był dobrze zbudowany i wysportowany. Normalnie nie dałby się tak pobić, teraz jednak został zaskoczony. Nie wiedział jeszcze, kto go napadł, ale doskonale zdawał sobie sprawę, co oznaczają ostatnie słowa napastnika. Córka. Rodzice zrobią wszystko, żeby ochronić dzieci. Nie był wyjątkiem i mimo bólu już prawie stanął na nogi, gdy silne uderzenie w głowę ponownie go powaliło. Dziewczynka pisnęła przeraźliwie. "Stulpejsk głupi Bachorze. Mężczyzna wyjął z plecaka szeroką szarą taśmę i bez problemów zakneblował sparaliżowane strachem dziecko. Nie bawił się w subtelności, po prostu kilkukrotnie owinął jej głowę taśmą na wysokości ust. Potem to samo zrobił z rękoma i nogami. Dziewczynka płakała, ale to było jedyne, co mogła zrobić. Uporawszy się z nią intrus skrępował jej ojca. Zadowolony uśmiechnął się szeroko. Był panem sytuacji. Teraz musiał tylko poczekać, aż ofiara się odsknie. Poszedł zamknąć drzwi wejściowe na klucz, wracając trącił nogą leżącego na podłodze mężczyznę, żeby sprawdzić, czy nie odzyskuje przytomności, i usiadł naprzeciwko dziewczynki. Była przerażona całą sytuacją, ale również wyglądem napastnika. Nie było w tym nic dziwnego, bo jeszcze nie widziała nikogo w jednoczęściowym kombinezonie roboczym, maseczce chirurgicznej na twarzy i w rękawiczkach. Widzisz, Lepiej być ostrożnym. Po co ktoś ma tu potem znaleźć moje odciski palców albo włos? Rzucił tonem pogawędki, a potem obiecał ze złym błyskiem wokół. Zaraz się pobawimy. Tylko ten skór się ocknie, wskazał na ojca dziewczynki. Siedział w bezruchu, spoglądając raz na mężczyznę, raz na dziecko. Czekał, był cierpliwy. Rozdział pierwszy. Szczupła kobieta szybko szła prawie ciemną ulicą jednego z gdańskich osiedli. Było zimno, ale nawet przy tak niskiej temperaturze nie włożyła czapki. Jej niesforne sięgające za ramiona włosy powiewały na wietrze, od czasu do czasu przysłaniając oczy i wdzierając się do ust. Odgarniała je automatycznie. Najwyraźniej była do tego przyzwyczajona. Ciemna ciepła kurtka, czarne spodnie i buty sięgające za kostkę. Powodowały, że prawie zlewała się z otoczeniem. Nawet skórzane rękawiczki miała czarne. To była jej stała trasa. Znała tu każdy dom, każdy kamień i każde drzewo. Wiedziała, którędy prowadzi skrót i gdzie jest największe błoto. Co drugi dzień o 22.00 wracała tędy z siłowni. Mogła, oczywiście, podjechać samochodem, ale ten dodatkowy wysiłek, szybki marsz traktowała jak ciąg dalszy treningu. Dbałość o formę została jej z czasów przed tragiczną w skutkach akcją policyjną. Nie było to tak dawno, zaledwie osiem miesięcy temu, zanim w ciągu jednej nocy zawalił się cały jej świat, ten służbowy i ten prywatny. Rzeczywistość legła w gruzach, a do zdrowia dochodziła przez kilka miesięcy. Straciła chęć do życia i teraz jedynie egzystowała, starając się znaleźć jakieś uzasadnienie dla swojego istnienia. Czuła się zawieszona w rzeczywistości i jednocześnie pozbawiona wszystkich silniejszych bodźców. Gdyby poszła o krok dalej, zaczęłaby się zastanawiać, czy to przypadkiem nie deprywacja sensoryczna. Nie starała się jednak żyć inaczej. W imię czego ma się wychylać i próbować zmienić świat? Po co ma robić cokolwiek, jeżeli nieuniknionym końcem jest śmierć? Wcześniej czy później, ale zawsze. Tak właśnie się teraz czuła. Wkurzało ją to na początku i starała się wyjść z tego stanu, ale po nieudanych próbach odpuściła. Nauczyła się żyć innym życiem. Miała 38 lat, była samotna, a po zwolnieniu przeszła na bezpłatny urlop i nie robiła tego, co sprawiało jej zadowolenie i napędzało ją dając niezłą dawkę adrenaliny. Teraz najchętniej zakopałaby się w pościeli z pilotem w ręku i oglądała serial za serialem, żyjąc bez żadnego wysiłku życiem innych ludzi. Na szczęście, wrodzone zamiłowanie do aktywności i konieczność robienia zakupów powodowały, że wychodziła z domu i pracowała. Jeździła na Uberze, cud, że dostała pozwolenie nie musiała, bo przecież pieniądze wpływały jej co miesiąc na konto. Ale parę dodatkowych groszy na czarną godzinę zawsze się przyda. Przyzwyczajenie do ruchu wyciągało ją na siłownię. I to wszystko, jeżeli nie liczyć, biblioteki i wizyt u rodziców, bardzo zaniepokojonych stanem córki. Męczyła się na tych obiadach, ale nie miała wyjścia. Na pytania odpowiadała, że dobrze jej tak jak jest. A gdyby chciała coś zmienić, to już dawno by to zrobiła. Po takich spotkaniach wracała do domu kompletnie wyprana, z chęci do czegokolwiek. Nalewała sobie koniaku i tkwiła nieruchomo w fotelu, dopóki go nie wypiła. Tak, lubiła koniak. Nie piwo, wino czy inny alkohol, tylko właśnie koniak. Znajomi czasem się z niej podśmiewali z tego powodu, ale miała to w dubie. Niech każdy pije to, na co ma ochotę, tak samo jak ubiera się w to, co chce, czyta to, co lubi i sypia, z kim ma ochotę. Jednym słowem, niech nikt nie wtrąca się w prywatne życie bliźnich. Trudno było nie przyznać jej racji, tym bardziej, że tłumaczenie okraszone było zawsze przyjaznym uśmiechem. Kiedyś. Teraz uśmiechała się rzadko i prawie automatycznie, tak jakby wykonywała wyuczony gest. Sytuacja wymaga uśmiechu, więc w górę wędrują kąciki ust, mięśnie powtarzają zapamiętany skurcz. Miała wrażenie, że wygląda jak Neger w drugiej części Terminatora. Znajomi przez jakiś czas próbowali podtrzymywać kontakty towarzyskie, ale potem odpuścili i czekali aż Sara wróci do formy. Tylko jedna osoba, kolega jeszcze ze szkoły oficerskiej nie odpuścił. Pracowali w tej samej komendzie, czasem współpracowali ze sobą i cenili się. Komisarz Piotr Sulich miał nadzieję, że Sara Lipner jeszcze wróci do pracy i poprowadzi następne sprawy. A jeżeli nie, to może chociaż po prostu zacznie normalnie żyć. Spotykali się od czasu do czasu, głównie w pubach, które oboje nieźle znali. Wtedy przerzucała się z koniaku na piwo, bo taki napój pasował jej do otoczenia. Sara przed pamiętnego wieczoru była inna, zadziorna, uparta, trochę lekkomyślna, dążąca do celu i żyjąca pełnią życia. Lekko szalona. Czy brakowało jej tego? Czasem tak, ale usiłowała nie myśleć o tym. Tym bardziej, że nie wiedziała, czy nie powinna z kimś porozmawiać o wydarzeniach poprzedzających strzelaninę. To nie był jednak temat na przyjemną, przyjacielską rozmowę i na razie nie czuła się jeszcze na siłach o tym wspominać komukolwiek. Zwłaszcza, że dotyczyło to Sławka, zastrzelonego partnera. Weszła do mieszkania, zdjęła buty i kurtkę. Ale zamiast jak zwykle iść się wykąpać po powrocie z siłowni, nalała sobie soku pomidorowego i siadła na fotelu w swojej ulubionej pozie, bokiem do oparcia, przerzucając nogi przez podłokietnik. To było odstępstwo od ułatwiającej życie rutyny, której tak ostatnio pilnowała, ale była zaniepokojona i zdezorientowana. Od ośmiu miesięcy, od pewnego cholernego marcowego dnia, nie czuła niczego podobnego. Nie dopuszczała takich uczuć. Nie chciała wracać do tego, co się stało, a nawet myśleć jak gliniarz. A może nawet nie tak. Wiedziała, że jeżeli nie będzie się pilnowała, pozwoli sobie na rozpatrywanie minionych wydarzeń i kombinację, co by było gdyby. To cała praca, którą włożyła w to, żeby w miarę normalnie funkcjonować, pójdzie w diabły. Siedziała praktycznie bez ruchu, jeżeli nie liczyć, bębnienia palcami w oparcie fotela. Miała taki swój rytm, który wystukiwała zawsze, gdy była czymś zaniepokojona lub podekscytowana. Bo nie mam pojęcia, co się stało. Sara często rozmawiała sama ze sobą. Nie ma to jak inteligentny interlokutor. Nie mogę się do niego dodzwonić i nie było go na siłowni, a byliśmy umówieni. A to nie jest pieprzony dupek, który wystawia ludzi do wiatru. Na siłce nikt go cztery dni nie widziała. To maniak. Nie przychodzi tylko, gdy jest chory, wyjeżdża lub opiekuje się córką ale wtedy odbierałby telefon. Podniosła się z fotela jednym z innym ruchem i podeszła do barku. Nalała sobie pół kieliszka koniaku i z nieukrywaną aprobatą powąchała napój. I po co ja się kurwa tak stresuję? spytała samą siebie. Nie przyszedł to, nie przyszedł. Dorosły jest i nie muszę go pilnować. Zabrała kieliszek do łazienki i puściła wodę do wanny. Telefon odezwał się po południu, tuż przed końcem zaplanowanych na dzisiaj godzin pracy. Akurat wiozła ostatniego tygodnia klienta, a w każdym razie tak planowała. Sulich. Oddzwoniła, gdy skończyła kurs. No. A dzień dobry. Cześć. Sprawdzasz, czy żyje? Mniej więcej. Idziemy wieczorem na piwo? W środku tygodnia. Wywalili cię z roboty? Nie, ale przecież nie musimy siedzieć do rana, a przynajmniej tłoku nie będzie. O 18? W labiryncie? Jak chcesz. To na razie. Do wyznaczonej godziny miała trochę czasu, więc postanowiła przedłużyć sobie dzień pracy, a potem zostawić samochód w pobliżu pubu i wrócić do domu taksówką. Albo na piechotę, jeżeli najdzie ją ochota na spacer. Komisarz Sulich był tą jedyną wytrwałą osobą z komendy, z którą utrzymywała w tej chwili kontakt. Niezawodowy, towarzyski, i nie tylko dlatego, że inicjatywa wychodziła z jego strony. Gdyby to zależało od Sary, nie spotykałaby się nawet z nim. Wiedziała jednak, że te wypady na piwo nie są dla niego przykrym obowiązkiem, a. Wynikają z troski i sympatii. Po ostatnim kursie podjechała w pobliże pubu, znalazła miejsce na najbliższym bezpłatnym parkingu, rzuciła okiem w lusterko i po krótkim zastanowieniu przejechała grzebieniem po włosach. Kolejne spojrzenie uświadomiło jej, że powinna pójść wreszcie do fryzjera. Wzruszyła ramionami. Nigdy nie przywiązywała zbyt dużej wagi do wyglądu, a ostatnio było to coś, co zupełnie jej nie interesowało. Była wysoka i zgrabna, może nawet ładna ale nie podkreślała tego. Włosy spinała w koński ogon albo nosiła rozpuszczone i prawie się nie malowała. Nie ukrywała nawet dwóch blizn, szpecących jej twarz. Ta koło lewego oka, widoczna mimo upływu lat, była pamiątką z dzieciństwa po wspinaczce na najwyższe drzewo w okolicy. Druga pochodziła sprzed ośmiu miesięcy i podobno miała za jakiś czas prawie zniknąć. Na razie była całkiem dobrze widoczna na brodzie Sary. Pewnie większość kobiet próbowałaby je zamaskować, ale Lipner nie czuła takiej potrzeby. Już w wieku kilkunastu lat doszła do wniosku, że trenując sporty walki i traktując to poważnie, nie uniknie kontuzji i siniaków. Tych na twarzy też. Poza tym należała do ludzi lubiących i grać z niebezpieczeństwem. Nie oznaczało to szalonej jazdy samochodem czy zdobywania Himalajów, a pchanie się w sytuacje, w których konfrontacja siłowa była prawie pewna. Po prostu nie bała się i nie unikała ich. Ale również ich nie prowokowała. To tak jak z spadaniem. Jeżeli wiadomo, jak upaść, to człowiek nie broni się przed upadkiem i nie wybiera trasy, która zagwarantuje mu bezpieczne dotarcie do celu. Współpracownicy i znajomi byli przyzwyczajeni do tego i pojawiające się co jakiś czas widoczne na jej ciele ślady po interwencjach przestały ich dziwić. Reagowała zawsze, gdy uznała to za słuszne, nie tylko wtedy, gdy było to bezpośrednio związane z pracą. Cześć! Co chcesz? Na widok Sary z zastojącego rogu sali stolika podniósł się wysoki i całkiem przystojny mężczyzna. Lipner zlustrowała go jednym spojrzeniem. Jak zwykle ubrany był praktycznie, w ciuchy, których nie trzeba długo i pracowicie prasować, żeby człowiek nie wyglądał, jakby w nich spał. Włosy trochę za długie i wczorajszy zarost. To ostatnie było znakiem, że Piotr pracuje nad nową sprawą. Jaką sipę? Zdjęła kurtkę, usiadła i odruchowo rozejrzała się po lokalu. Ze względu na godzinę i środek tygodnia było jeszcze pustawo. Co innego w sobotę lub niedzielę. Wtedy najlepiej było rezerwować stolik, a tłoki tak był czasem taki, że trudno było przecisnąć się do baru. Sulich postawił piwo na stole i przyjrzał się jej uważnie. Nie umiał pogodzić się z tym, że pełna pomysłów najenergiczniejsza kobieta, jaką znał. Po prostu żywioł. Tak bardzo się zmieniła. Gdyby ktoś mu o tym opowiadał, nie uwierzyłby. Nie patrz na mnie jak na okaz w laboratorium lub rzadkie zwierzę w zoo. Żyję. Jakby dla udokumentowania tego napiła się piwa. Nieboszczycy tego nie robią. Wyglądasz trochę jak zombie, stwierdził komisarz. Zgrabne zresztą. To miał być, kurde, komplement? Nie, zagajenie. Śpisz? Teraz? Przecież wiesz, o co mi chodzi. Przez jakiś czas Lipner miała problemy ze snem. Wyglądasz, jakbyś tydzień nie spała. Śpię. Do psychologa chodzisz? Komisarz prowadził przesłuchanie. A co cię to do cholery interesuje? Stary kazał ci spytać inwalidkę o samopoczucie? Odczep się. Weź mi z tą inwalidką, nie wyjeżdżaj. A wracając do pytania, nie, stary mnie na ciebie nie nasłał. Ale czasem dobrze pogadać. Cały czas mam nadzieję, że coś się zmieni i to trudne. Było minęło. Wiem, nie pieprzę jakiś głupot, tylko chcę, żebyś zaczęła żyć. Może inaczej niż przedtem, ale też nie tak jak teraz. Nie umiem, nie chcę. Może kiedyś, ale jeszcze nie teraz. Za dużo skojarzeń. Lepiej pogadajmy na temat innych. Oczywiście chodziło o tych, z którymi pracowali. Lipner kiedyś, Sulich nadal. Przez dobre pół godziny Sara słuchała, co się dzieje w komendzie i co robią wspólni znajomi. Lubiła te opowieści. Na chwilę przenosiła się w świat, który tak dobrze znała i w którym czuła się jak ryba w wodzie. Paradoksalnie brakowało jej tego, mimo że na co dzień starała się unikać wszystkiego, co kojarzyło jej się z pracą. W okolicy trzeciego piwa padło standardowe pytanie. Co u ciebie? Prywatnie po staremu, a służbowo wczoraj dostałem nową sprawę, żeby to szlak trafił jak zwykle na zakładkę ze starą. Papierologia niewykończona, prokurator wkurwiony, i siedzisz tu ze mną, zamiast pracować. Chwila wytchnienia też mi się należy, bo czujesz się jak w kieracie. A ty może będziesz miała jakieś trafne spostrzeżenia? Pamiętaj, że ja jestem na urlopie. Nie gadaj, serio? Sulik wypił kilka łyków piwa. Najwyraźniej coś mi umknęło. Zawsze miałeś dobre pomysły i nosa. Nie sądzę, żeby ci to nagle przeszło. Sprytnie. Dlatego mnie na piwo zaprosiłeś? Nie, no coś ty. Dobra, niech będzie, że ci wierzę. Sara uśmiechnęła się lekko. Coś ciekawego? Za wcześnie, żeby to stwierdzić. W każdym razie niefajnego. Obok zamordowanego faceta w mieszkaniu był dzieciak, pobity do nieprzytomności, jest teraz na intensywnej terapii. Nie wiadomo, czy przeżyje i jak bardzo ucierpiał. A właściwie ucierpiała. To dziewczynka. Dwa dni leżała obok ciała ojca. Kurwa, jak z horroru! mruknęła Lipner, mając przed oczami opisywaną scenę i nagle się ożywiła. Kiedy dostałeś sprawę? Mówiłem, nie słuchałaś? Piotr przybrał obrażoną minę. Dwa dni temu. Lipner zastanowiła się. Dwa dni w domu z ciałem ojca plus dwa dni śledztwa daje razem cztery dni. Od takiego czasu nie widziała Artura Kowalika. Czy jest możliwe, aż taki zbieg okoliczności? Gdańsk to nie pcimie małej, jest w nim więcej niż jeden policjant, a akurat Piotr dostał sprawę, w której ofiarą byłby jej znajomy? Poza tym, dlaczego od razu założyła, że Artur nie żyje? Mogło być pierdylion powodów tego, że się nie odzywa. Sara spojrzała na swoje dłonie, którymi obejmowała szklankę. Miała wrażenie, że jeżeli jeszcze trochę bardziej je zaciśnie, to szkło pęknie. Rozluźniła zaciśnięte kurczowo palce w obawie nie tyle przed stłuczeniem naczynia, co wnioskami Sulicha. Wiedziała, że mowa ciała nigdy mu nie umyka, nawet w życiu prywatnym. Co jest? Chodzi o to dziecko? To było najbardziej oczywiste skojarzenie. Zdarzenia, w których ofiarami były dzieci, zdecydowanie najbardziej odbijały się na psychice policjantów. Szczególnie gdy sami byli rodzicami, a Sulich miał córki. Jak on się nazywał? Lipner na pozór spokojnie upiła piwo. A co to za różnica? Przecież zaczął sulich i nagle uświadomił sobie sens pytania. Zginął ci ktoś? Szajba, w coś ty się do cholery władowała przecież niby nic nie robisz. Dawno nikt tak jej nie nazwał. Szajba to krzywka nadana jej przez współpracowników, którzy w ten sposób dosadnie określali zachowanie Sary, gdy wpadała na trop. Nic innego jej wtedy nie interesowało. Była bezkompromisowa, od współpracowników wymagała że rezygnacji ze snu, jedzenia i wizyt w toalecie, bo to strata czasu. Wpadała w śledczy amok. Nie była zła za tę szajbę. Wolała to niż mało oryginalne, zimna suka. A tak wszyscy, Sara też, mówili o jednej koleżance. Przez Isko Lipner wiązało się z pewną dozą uznania, o co nie tak łatwo. W nic, nie wiem. Po prostu od kilku dni nie mam kontaktu z kumplem, który też ma córkę. Nigdy nie niepokoił cię taki brak odzewu u znajomych? Sara wzruszyła ramionami w geście, który miał pokazać, że nie przejmuje się zbytnio sytuacją. – Poderwałaś sobie kogoś? – natychmiast zainteresował się komisarz. – Popatrz na mnie. Czy ja wyglądam jak wyposzczona laska na podrywie? – spytała i nie czekając na odpowiedź wyjaśniła. – To znajomy z siłowni. Poza tym jest dobrym kumplem jak ma gdzieś pojechać taksówką, to mnie wzywa. – Woziła mi jego i jego córkę. Blondwłosą, kilkulatkę, zawsze z jakimś pluszowym zwierzakiem w ręku. Najczęściej w oczojebliwym kolorze. Sulich spojrzał na Sarę, jakby nagle zobaczył upiora. Opis dziecka zgadzał się, a w pokoju na podłodze leżał zakrwawiony wściekle niebieski pluszowy konik. Tego konika na pewno zapamiętają wszyscy obecni na miejscu morderstwa, bo koloraż gryzł w oczy. Poza tym rozgorzała burzliwa dyskusja na temat zabawki. Niewątpliwie był to przedmiot znaleziony w mieszkaniu ofiary i jako taki powinien zostać oddany do laboratorium, ale należał do ciężko rannej dziewczynki, a wiadomo, jak bardzo dzieci przywiązują się do pluszaków. Przy okazji jeden z techników stwierdził, że nie kupiłby własnemu dziecku niczego w takim kolorze, co wywołało krótką dyskusję. Może i dziwną w obliczu tragedii, ale odwracającą choć na moment uwagę od dramatu, który tu się rozegrał. Artur Kowalik. Kurwa mać! Lipner poderwała się z stołu, ale zaraz usiadła. Spokojnie. Ludzie patrzą. Syknął Sulich. A niech się gapią, na zdrowie. Nie takie bluzgi tu nieraz latają. Powiedziała z roztargnieniem Sara i było widać, że już nad czymś intensywnie myśli. Szajba, wracaj. Nie odpływaj. To ten twój? Mój jak mój, znajomy. Ale fajny. I zakochany w córce. Rozwiedziony i wykorzystujący wszystkie możliwe sposobności, żeby się z małą zobaczyć. Kurwa! Powiedz o nim coś więcej. Zarządzał Sulich. Sara już otwierała usta, żeby spełnić prośbę kolegi, ale uzmysłowiła sobie, że skoro jest już na urlopie, to Piotr może nie chcieć wszystkiego jej powiedzieć. Poza tym miała wrażenie, że Piotr rozpiął nad nią parasol ochronny, jakby była bardzo kruchą istotą, a to też mogło skutkować zatrzymaniem przy sobie niektórych szczegółów. Zaraz po tych dwóch spostrzeżeniach przyszło trzecie. Chce dorwać gnoja, który zabił Artura i ciężko ranił jego córkę. Szajba była pewna, że widać to po niej, co nie ułatwiało sprawy. — Co cię tak zatkało? — pogonił ją komisarz. — Na ogół jesteś wyszczekana. — Ty pierwszy. — To ja prowadzę śledztwo, nie ty. Mów. — A jaką mam gwarancję, że mi potem coś powiesz? — Szczerze? — Żadnej. — No sam widzisz. Pat, Szajba, nie wygłupiaj się. Czy ja się muszę z tobą użerać, jak ze świadkiem? — Nie możesz powiedzieć. — Zaczynasz. Sara była twardą negocjatorką. Cholera. Niech ci będzie, ale tylko spróbuj nie powiedzieć mi wszystkiego. Zwłoki eks-męża znalazła jego była żona. Podobnie jak ty. Zaniepokoiła się brakiem kontaktu, a ponieważ do tej pory nigdy się to nie zdarzyło, sama pojechała odebrać córkę. Drzwi były zamknięte tylko na klamkę, więc po prostu weszła do środka. Najpierw zobaczyła kowalika, bo jego zwłoki leżały tak, że było je widać od razu po przekroczeniu progu. Dziewczynka znajdowała się za ojcem. Kobieta stwierdziła z go, Artura, i zajęła się małą. Tak, skąd wiesz? Nie mów, że po prostu zgadłaś. Nie, po prostu Artur wspomniał, że to piguła. Ma odpowiednie wykształcenie, chociaż pracuje gdzieś indziej. Zapaskudziła nam wszystko. Wszystko to nie. Przytomnie nie wchodziła do innych pomieszczeń, ale fakt jej śladów jest dużo. Wszystkie świeże? Wygląda na to, że tak, a wam? — Tak z ciekawości spytałam, bo Artur nie wspominał, żeby żona go odwiedzała. Jak zginął? Zastrzelony. Powiedziałbym, że wyglądało to na egzekucję. Słowa Piotra przypomniały szajbie wydarzenia, do których starała się nie wracać. Koniec, nie myśl o tym i skup się na rozmowie, przywołała się do porządku. Lepiej, żeby sulik nie domyślił się, jakie ma skojarzenia. Co w takim razie robi w tym dziecko? Jeżeli masz rację, to powinna zginąć tylko jedna osoba, Artur. Dlaczego to ona tak bardzo oberwała? Ktoś mógł w taki sposób próbować wymusić coś na kowaliku. Piotrek, myśl sensownie. Albo egzekucja, albo wymuszenie odpowiedzi. Zaczynasz być tą szajbą, którą pamiętam. Nie mógł powstrzymać się Sulich. Odwal się i wróć do tematu. Kowalik był urzędnikiem, a tacy raczej nie mają mrożących krew w żyłach tajemnic, które ktoś chciałby poznać. Może się w coś wplątał, zasugerował Sulich. Coś ci mówił na ten temat? Nie. Sara spojrzała na pustą już szklankę, a potem zamówiła dwie kawy. Piwo-piwem, ale spotkanie ewidentnie zmieniło charakter. Poznałam go na siłowni i rozmowy dotyczyły głównie tego. Szczerze mówiąc, nie wyglądasz na kogoś, kto spędza sporo czasu ćwicząc. Piotr obrzucił spojrzeniem smukłą postać Sary. Bo ja tam chodzę, żeby nie skapcanieć i poruszać się, a nie wystartować w zawodach i w skąpym stroju prężyć mięśnie na wybiegu. Artur też, i to był jeden z naszych stałych tematów rozmów. Jak ćwiczyć, żeby nie wyglądać jak napakowany miłośnik suplementów. — Tylko tam się spotykaliście? — Przecież ci mówiłam, że parę razy go wiozłam. Wiem, gdzie mieszka, jak wygląda w ciuchach innych niż dres i jak się zwraca do małej. — Zwracał. Żeby to cholera wzięła. — Nie byłaś nigdy u niego? — Niby po co. — Przecież bym ci to powiedziała od pierwszego kopa. A pewnie i tak już byś wiedział, bo bym mnie wyodrębnili. — Zależy, jaki teoretycznie byłby charakter waszej znajomości. Na razie zdążyli dokładnie sprawdzić przedpokój i pokój, w którym znaleziono ciało. — Doceniam, że nie pytasz prosto, ale nie — nie spałam z nim. Nawet nie wysiadłam z samochodu pod jego domem. Ale raz byliśmy na kawie. W sumie trochę przez przypadek, choć było całkiem fajnie. Dlaczego przez przypadek? Zaciekawił się komisarz. Ponagle okazało się, że siłownia jest zamknięta. Nie pamiętam już dlaczego. Jakoś tak wyszło, że wylądowaliśmy na kawie w najbliższym lokalu. Podkreślam, na kawie, a nie w łóżku. Dobra, przyjąłem do wiadomości. Wiesz o nim coś jeszcze? Nie przepadał za byłą żoną, ale to raczej normalne. Dlaczego się rozwiedli? Kurde, Piotrek, ja ci mogę opowiedzieć o tym, jak facet trenował, a nie o co się z żoną pożarł. Nie mówił, a ja nie pytałam, nie mój interes. Mogło mu się wyrwać. Każdy musi kiedyś pogadać, ale nie wyrwało. Może gadał o tym z jakimś swoim kumplem przywódcy. Kogoś przesłuchaliście? Lipner zmieniła kierunek pytania. Komisarz do tej pory zdążył porozmawiać z rodzicami, bratem i współpracownikami Kowalika. Oczywiście nie ze wszystkimi osobiście. Część roboty spadła na barki aspiranta Olszyńskiego, który ze sporą niechęcią przepytał osoby pracujące z zamordowanym. Niechęć wynikała z poglądu dotyczącego wszystkich urzędników, którzy według Olszyńskiego nic nie robili, tylko dostawali pensje. Tym razem swoje prywatne poglądy musiał schować do kieszeni, bo z wrogo nastawionym gliniarzem nikt nie chciałby rozmawiać. Mogłeś sam tam pójść wytknęła Lipner. Wierzę, że Olcha reaguje na urzędasów. To duży chłopiec. Da sobie radę. W tym stwierdzeniu było drugie dno, bo aspirant miał prawie 1,90 m wzrostu. Czego się dowiedzieliście? Sulich skrzywił się, jakby go ząb zabolał. Jak to często bywa, pierwsze rozmowy nie przyniosły żadnych rewelacji. Ludzie, szczególnie rodzina, byli zbyt zszokowani, żeby myśleć klarownie. Być może gdyby ktoś kowalikowi groził, to powiedzieliby o tym od razu, podsuwając policji trop, ale najwyraźniej byli całkowicie zaskoczeni sytuacją. Podobnie było ze znajomymi z pracy. Znajdź kogoś, kto go nie lubił, poradziła Sara. Nie ucz ojca dzieci robić, przecież wiem, ale to może potrwać. Masz jakieś inne sugestie? Szejba zastanowiła się. Nie oszukiwała Piotra, mówiąc, że z Kowalikiem rozmawiała głównie o siłowni i sprawach z nią związanych. Ale czy nic mu się nigdy nie wymknęło? Jakieś zdanie, komentarz albo chociaż niechętne wzruszenie ramion? Chyba nie. Tylko o jednej osobie mogła powiedzieć, że jej nie lubił. To była eks-żona. Rozmawiałeś już z tą jego byłą? Ja wiem tylko o niej. Próbowałem. Nie wiem, jakie wrażenie zrobiła na niej śmierć byłego męża, ale prawie nie daje się z nią rozmawiać ze względu na dziecko. Nie dziwię się. Muszę poczekać. To znaczy już czekam. Poprawił się Sulich. Jutro spróbuję z nią pogadać. Słabią w szpitalu i porozmawia, gdy mała będzie spała. Poradziła Lipner. Masz sklerozę, czy te trzy piwa ci zaszkodziły? Dzieciak jest w śpiączce. Niech to szlak. Zapomniałam. Nie, nie zapomniałam, raczej wyparłam. To wydaje się takie bezsensowne. I do cholery to dziecko. Ludzie przeważnie mają wbudowaną opcję chronić młode. No i wyraźnie nie wszyscy. Pierwszy raz masz do czynienia z pobitym dzieckiem? Nie, zaprzeczyła Sara, lecz po chwili dodała. Ale po raz pierwszy w takiej sytuacji. Idziemy? Zaproponowała niespodziewanie. Co cię tak ruszyło do domu? Późno się robi, a ty jutro pracujesz. Ja zresztą też. Sulich nie protestował. Wiedział, że wyciągnięcie jej na piwo i tak było sporym sukcesem. Poza tym zdawał sobie sprawę z tego, że Sara zaczęła już myśleć o tym, kto stoi za morderstwem Kowalika i pobiciem jego córki. Obudził się w niej instynkt gliniarza. A może nie gliniarza, tylko jej własny. Zawsze już jako dziecko chciała wszystko sprawdzić, o wszystkim się przekonać i wszystkiego dowiedzieć. Jasne było, że nie powie mu nic więcej, zanim wszystkiego dokładnie nie przemyśli. A to zrobi w domu, a nie w pubie nad kubkiem kawy. Być może to morderstwo zdołało przełamać jej apatię. Głupia sprawa, pomyślał komisarz, patrząc za Lipner odjeżdżającą taksówką. Jakieś to takie odrobinę przerażające, że nieboszczyk ją uaktywnił. A może naturalne? Przecież właśnie. Tym żyła Sara. Postanowił wrócić do domu na piechotę. Trochę ruchu zawsze się przyda, a te cztery kilometry to znowu nie tak daleko. Aż do zaśnięcia myślał o szajbie. Zdolna policjantka, mająca niesamowity instynkt śledczy, a przy okazji narwaniec nieuznający kompromisów. Miała doskonałe wyniki, ale co i róż podpadała szefowi. Kolegom raczej nie, bo nawet jak była do pożegania upierdliwa, to robiła to z wdziękiem. Jednym słowem, dawała się lubić. Była też uczynna i nigdy nie odmawiała, gdy ktoś poprosił ją o pomoc. I chyba nie miała zbyt bogatego życia osobistego, bo ci faceci, pojawiający się co jakiś czas, ewidentnie byli chwilowi. Piotr pomyślał o własnej rodzinie. I westchnął. Jemu też się nie układało. Taki los. Sara ku własnemu zaskoczeniu była tak zaintrygowana morderstwem Kowalika, że nawet nie zaświtało jej w głowie, żeby iść spać. Nie była tak podekscytowana od wielu miesięcy, a niewątpliwy wpływ na to miał fakt, że po raz pierwszy od dłuższego czasu ktoś powiedział do niej szajba. To przywołało wspomnienia, ale również przestawiało ją w tryb policyjny. Najchętniej rzuciłaby się w wir dochodzenia, ale to było niemożliwe. W każdym razie nieoficjalnie. Wyciągnęła z szuflady biurka zwykłą, szarą, wiązaną teczkę i podpisała ją Artur Kowalik. Postanowiła stworzyć prywatny akta sprawy. Pokonując chęć natychmiastowego ustalenia planu działania, zaczęła od sporządzenia notatki z dzisiejszej rozmowy z Sulichem. Od razu zauważyła, że nie spytała o dwie istotne rzeczy: jakie obrażenia mieli ojciec i córka i czy znaleziono jakieś ślady. Najchętniej ustaliłaby to od razu, ale rzut oka na zegarek uświadomił jej, że wyrwałaby komisarza ze snu. Wydrukowała treść rozmowy z Piotrem i włożyła kartkę do teczki. Na żółtych karteczkach spisała to, co zamierzała jutro zrobić, przyczepiła je do lodówki i poszła spać. Następnego dnia rano, wożąc pasażerów, Sara nie myślała o śmierci kowalika. Znała siebie dobrze i wiedziała, że gdy jakiś temat pochłonie ją całkowicie, to będzie działała jak automat. Wolała nie ryzykować. O morderstwie zaczęła intensywnie myśleć dopiero, gdy zrobiła sobie przerwę na śniadanie. Z niechęcią spojrzała na kanapkę z serem i sałatą, która apetyczna nie była już w chwili robienia. Pieczywo i ser były suche, a sałata zwiędnięta i wyglądała, jakby leżała w lodówce od miesiąca. Wyjęła ze schowka niewielki notes i długopis i zastanowiła się, jakie ma możliwości. Po pierwsze, musiała porozmawiać jeszcze raz z Sulichem. Skontrolowanie dwóch osób, niechby nawet dorosłego i dziecka, nie jest takie proste, co wiedziała z doświadczenia. Żadna z ofiar nie krzyknęła, nie wezwała pomocy. Dziewczynka mogła być zbyt przerażona, ale Lipner nie wyobrażała sobie, żeby Kowalik nie walczył i spokojnie dał się związać i zabić. Właściwie było tylko jedno wytłumaczenie bierności Artura. Mógł się obawiać, że w razie oporu ucierpi mała. A zaskoczenie mogło wynikać z tego, że morderca niespodziewanie wtargnął do mieszkania mężczyzny, lub faktu, że był to ktoś znajomy, po kim Kowalik nie spodziewał się agresji. Z kolei zastraszenie mogło się wiązać z bronią, jaką dysponował napastnik lub z tym, że w jakiś sposób dziecko trafiło w jego ręce jako pierwsze. Sięgnęła po telefon. Jestem w szoku. Nie pamiętam już, kiedy to ty dzwoniłaś. To była prawda. Przez ostatnie kilka miesięcy to Suli dzwonił do niej. Stęskniłaś się? Jak cholera, usycham wręcz. Nie pochlebiaj sobie. Powiedz mi Kowalik ktoś oberwał? Czy tylko go zastrzelono? Oberwał. Jak mocno? Przejba, czy ty przypadkiem nie prowadzisz własnego śledztwa? Komisarz zaczął być podejrzliwy. Nie, załgała gładko Sara. Po prostu mnie to męczy. Trochę oberwał, ale przeżyłby bez problemu. Z tym, że cios w głowę albo go pozbawił na chwilę przytomności, albo mocno zamroczył. Dog nie jest pewien. Gdzie oberwał? Różnie. Generalnie w całe ciało. Chodziło mi o to, czy w pokoju, czy gdzieś indziej. Dobrze kombinujesz. Oberwał, gdy tylko otworzył drzwi napastnikowi. To wygląda tak, jakby morderca poczekał na przekręcenie klucza, a potem z impetem wpadł do środka. Na ścianie są ślady. Jasne. Jakiś wniosek? Po prostu Artur nie był facetem, który dałby sobie spuścić w pierdol bez próby obrony, szczególnie jeżeli chodziło o dziecko. Oni byli skrępowani? Tak, jakże przydatną taśmą nagada, która ma niezliczoną ilość zastosowań, również u przestępców. Z tym że mała miała dodatkowo głowę owiniętą taśmą na wysokości ust. Kowalik nie. Morderca chciał z nim rozmawiać. Dokładnie. I nie bał się, że facet zacznie wzywać pomocy, bo wtedy naraziłby córkę. Wielkie dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie. Pani komisarz, nie ma więcej pytań? Lipner doskonale wiedziała, że Piotr uśmiecha się do słuchawki. Na razie nie. Ale jakby co, będę cię nękała. Nie ma problemu. Ja ciebie też. I daj cynk, jak się dowiesz czegoś ciekawego. Ja? Ja przecież jestem na urlopie. Zdziwiła się obłudnie Sara. Dobra, dobra, znam cię niczym zły, szeląg. Skoro już się zaczęłaś dopytywać, to pewnie przeprowadzisz małe prywatne dochodzenie. Nie mam na to wpływu, nie mogę zabronić ci gadać z ludźmi ani zamknąć w domu. Zachowaj jednak umiar i mów mi, czego się dowiedziałaś. Sara usłyszała sygnał telefonu stacjonarnego i w tym momencie komisarz pospiesznie skończył rozmowę. To stary. Cześć. Czekaj. Piotr zdążył już się rozłączyć, a chciała jeszcze spytać o topografię mieszkania, ale uzmysłowiła sobie, że przecież to wie. Kowalik miał dwupokojowe mieszkanie. W chwili napadu najprawdopodobniej bawił się z córką w większym z nich. Sara wykluczyła napad w nocy lub późnym wieczorem. O takiej porze większość ludzi robi się czujniejsza, sprawdza przez wizjer, kto przyszedł i nie otwiera drzwi bez zastanowienia. Nie był to też ktoś, na kogo Kowalik czekał, bo wiedział, że wieczorem będzie zajmował się córką. Poza tym Sulich nie wspomniał nic o tym, że ofiary były w piżamach. Jak to się mogło rozegrać? Najbardziej prawdopodobne wydawało się, że Kowalik poszedł otworzyć drzwi i nie sprawdził, kto stoi po drugiej stronie. Morderca nie czekał, aż drzwi się szerzej otworzą i od razu mocno je pchnął. Tak mogło być. Kowalik wpadłby na ścianę, co najmniej zdezorientowany, a to dałoby napastnikowi przewagę. Co dalej? Dziecko nie musiało widzieć zdarzenia i nie zaczęło krzyczeć od razu. Potem było już za późno. Przypuszczalnie na widok pobitego ojca mała skamieniała, niezdolna do żadnej reakcji, a wtedy wystarczyło jedno uderzenie w głowę i morderca był panem sytuacji. Nieprzytomny mężczyzna nie był już zagrożeniem, podobnie jak dziecko. Szajba była przekonana, że wydarzenia mogły tak przebiegać. Zagadką pozostawało to, co było później. Dziecko było skatowane, Kowalik tylko pobity. Sara wzdrygnęła się z odrazą. Kurwa, ludzie są naprawdę popierdoleni. Zawyrokowała szajba i spojrzała na zegarek. Czas wrócić do pracy. Skończyła uberową wachtę koło piątej i od razu postanowiła, że pójdzie na siłownię wcześniej niż zazwyczaj. To nie była jej godzina. Mogło nie być miejsca, ale dzisiaj priorytetem były rozmowy, a nie ćwiczenie. Czekanie na zwolnienie się jakiegoś przyrządu było świetną okazją do poplotkowania. Z jej mimowolnych obserwacji wynikało, że Kowalik nie trzymał się szczególnie blisko z żadnym z ćwiczących, a na zajęcia przyjeżdżał sam ale przecież nie milczał cały czas niczym kameduła po ślubach milczenia. Poza tym Szajba miała niejasne wrażenie, że Artur unikał dwóch mężczyzn. A może nie źle unikał, co ich zdecydowanie nie lubił, chociaż nigdy nie widziała, żeby z nimi rozmawiał. Policyjny nos mówił jej, że ci dwaj, mniej więcej trzydziestoletni faceci wzbudzający niechęć kowalika nie trudnią się uczciwą pracą. Dobrze by było z nimi pogadać. Jak zwykle poszła na piechotę. Zanim się przebrała, zajrzała na salę i od razu dotarło do niej, że popełniła błąd. Była dziewiętnasta i pod podczas ćwiczenia wylewali zupełnie inni ludzie niż ci, którzy chodzili, tak jak ona, na dwudziestą. No trudno, trzeba będzie na razie wypytać dyskretnie personel i poczekać, aż pojawi się ktoś, kto znał Kowalika. Z trudem przychodziło jej przestawienie się z policyjnych rozpytań i przesłuchań na przyjacielskie pogaduchy i ploteczki. Nie mogła być zbyt rzeczowa i żądać odpowiedzi. Musiała tak podprowadzić rozmówcę, żeby sam z siebie, czasem prawie bezwiednie, udzielił jej informacji. Na pierwszy ogień poszła pracująca w recepcji dziewczyna. Młoda, towarzyska i najwyraźniej dosyć znudzona. Na widok Sary uśmiechnęła się, porzuciła oglądanie własnych paznokci i chętnie wdała w rozmowę. Tym bardziej, że przecież rozmawiała z klientką, a nie z kimś prywatnie i nikt nie mógł mieć do niej pretensji. — Nie pomyślałam, że będzie aż tyle ludzi — skrzywiła się Sara i od razu wyjaśniła — Skończyłam wcześniej pracę i dlatego przyszłam na inną godzinę. Coś tam wolnego jest, zauważyła niepewnie dziewczyna. Ale ani jednego atlasa. Mogę sobie najwyżej popodnosić sztangę albo pomachać ketlem. To już raczej poczekam na swoją godzinę. Ostatnio mniej ludzi przychodzi na ósmą. Wiem, że dwójka męczy się z grypą, bo dzwonili, ale nie ma też pana Artura. Świetnie. Dziewczyna sama zaczęła temat. Szajba nie była zdziwiona tym, że recepcjonistka wie, kto z klientów jest chory. Ludzie dzwonili i uprzedzali, bo czasem komuś coś wypadło i szukał innego dostępnego terminu, a wtedy przeważnie sprawdzał, czy jest wolne miejsce. I nie wie pani, co się z nim dzieje? Sara przybrała zdziwiony, a potem zmartwiony wyraz twarzy. Postanowiła nie mówić, że Kowalik nie ma już szans poćwiczenia ani na tej siłce, ani na żadnej innej. To zadanie sulicha. No właśnie nie. Dziwne to dosyć, bo on zawsze uprzedzał, jak zdarzyła mu się choroba lub wyjazd wyjaśniła dziewczyna. Może powiedział komuś. Pytała pani? Lipner miała oczywiście na myśli ćwiczących na siłowni. Pewnie, że pytałam, bo to dobrze wiedzieć, ile ludzi będzie o której godzinie. Nikt nic nie słyszał, tylko te dwa karki stwierdziły, że jak dla nich to w ogóle może nie przychodzić. Oni się nie lubią. Znaczy, z kowalikiem. Też to zauważyłam. Ciekawe dlaczego. Szajba uznała, że może wykazać niewielkie zainteresowanie tą dwójką. Raz tylko słyszałam, jak coś do siebie warczeli, bo inaczej tego nie da się nazwać. Padło wtedy imię Iza. Tak miała na imię była żona Kowalika, o czym najwyraźniej nie miała pojęcia recepcjonistka. Skąd jednak kobieta znała tych dwóch typków? Prawdopodobnie nie siłowni, bo według Kowalika sport nie interesował jej w ogóle. Nawet spacer z córką był wyzwaniem i prawie zmuszała się do tego. Jedynymi dobrze wyćwiczonymi partiami ciała kobiety były podobno kciuki trenowane codziennie na pilocie do telewizora. Sara czuła do niej niechęć wynikającą z tych kilku słów, które na jej temat wymknęły się Kowalikowi. Pewnie, że po rozwodzie byli małżonkowie często nie połają do siebie sympatią, ale wtedy przeważnie to werbalizują. Obwiniają się, obrzucają inwektywami, podkładają sobie większe i mniejsze świnie. Kowalik tego nie robił, natomiast ewidentnie było widać, że ma jej coś za złe. Jednocześnie utrzymywał z nią kontakt ze względu na dziecko i nigdy nie mówił, że dochodzi między nimi do jakichś scysji. Sara salcz na pewno powiedziałby o tym komuś obcemu. Sara nagle zorientowała się, że milczenie. Zdecydowanie się przedłużyło, i recepcjonistka patrzy na nią zaintrygowana. Robiłam w pamięci szybki przegląd znajomych, ale nie kojarzy żadnej Izy. Skłamała bez mrugnięcia okiem i wyrzutów sumienia. Lubię go. Szkoda by było, gdyby zmienił siłownię. Zapuściła sądę. Co też pani mówi, pan Artur jest bardzo zadowolony z naszych usług, często to podkreślał. A poza tym jego karnet jest ważny jeszcze trzy miesiące. Teraz po prostu nie opłacałoby mu się przestać przychodzić. I to tak bez słowa? To taki człowiek zawsze uprzedza, gdy coś się dzieje, powtórzyła dziewczyna. W tym momencie jej uwagę od sara odwrócili dwaj mężczyźni. Obaj mieli powyżej metra osiemdziesięciu, krótko obcięte włosy, sportowe ciuchy. Kipieli energią i testosteronem i wyglądali, jakby przed chwilą wrócili z tropików. Litner wiedziała doskonale, że byli zdecydowanie bliżej, po na solarium, które znajdowało się w tym samym budynku. Porównała ich opaleniznę do swojej bladości i poczuła się jak córka młynarza. A już myśleliśmy, że jesteśmy pierwsi. Przywitali się. Chciałam poćwiczyć wcześniej, ale wszystko, co lubię, jest zajęte. Teraz jest pełno ludzi, ale podobno na naszej godzinie mają być luzy. Choroby grasują. Szaiba przygotowała grunt do rozmowy. To może ten kretyn też leży w wyrze z gorączką. I dobrze, jak dla mnie może go nawet sparaliżować. Damian Pilarczyk wyraźnie ucieszył się na myśl, że nadal nie będzie kowalika. O kim mówisz? Sara była skarkami na ty, jak z prawie wszystkimi współćwiczącymi. O kowaliku. To dupek. Czy ja wiem? Właściwie jest dosyć uczynny i niczym mi nie podpadł. Lipner udała namysł. Bo jesteś kobietą, więc pewnie cię podrywał. Wzruszył ramionami drugi kark. Patryk Mejsztowicz. Poza tym my go znamy spoza siłki. Podpadł nam. To taki facet, który wtyka nos w cudze sprawy. Przypierdolił się do takiej jednej naszej kumpeli. Mężczyzna miał na myśli na pewno byłą żonę Kowalika, ale nie zamierzał tego wyjaśniać. Pewnie ją też podrywał? Szajba nie sprostowała swoich relacji z Kowalikiem. W sumie nic dziwnego. To rozwodnik. Ja tam podrywał. Wpieprzał się w to, co dziewczyna robi, co go interesuje, czym się zajmuje. Nie jego interes, warknął Damian. Niby racja. To wolny kraj. No dokładnie, a że niektórzy lubią adrenalinę, to czasem zajmują się czymś innym niż przekładaniem papierków na biurku i parzeniem kawy. Ale ten cały kowalik nie ma zrozumienia. Durny urzędas. Jakby co, to uważaj na niego, bo ty chyba też w biurze nie pracujesz. Patryk popatrzył uważnie na Lipner. Strzał w dziesiątkę. Na Uberze jeżdżę. Nie boisz się? A niby czego? Taksiarzy? Albo tych, co ich wozisz? Taksiarze niech mnie w dupę pocałują, a z klientami ostrożna jestem. A to masz rację. Ostrożność to kurwa podstawa. Ta nasza znajoma też jest ostrożna, a ten dewil się jej czepia. Już mu powiedzieliśmy, że jak nie odpuści, to kiedyś w wpierdol dostanie. Żadnych bujek pod salą, przestraszyła się recepcjonistka. Spokojnie. Nie będziemy ci tu syfu robić. W Gdańsku jest sporo ustronnych miejsc. Idziemy? To już było do pijarczyka. Sara zerknęła na zegar wiszący na ścianie. Za 15 ósma. Mogła się już zacząć przebierać. Postanowiła, że wbrew wcześniejszym planom poćwiczy chwilę ze sztangą, bo to daje jej pretekst, żeby poprosić o pomoc. A przy okazji może znowu trochę poobgadują kowalika. Zawsze może powiedzieć, że męskie ramię Dawida lub Patryka jest zdecydowanie silniejsze niż Artura, który czasem też ją asekurował podczas ćwiczeń. O czym karki doskonale wiedzą, bo ślepe nie są. Z siłowni Szejba wyszła bardzo zadowolona. Mejsztowicz czy Pilarczyk niczego nie powiedzieli wprost, bo nie afiszowali się tutaj z tym, co robią zawodowo. Ale Lipner prawie na 100% była pewna, że siedzą w narkotykach. Warto byłoby to sprawdzić. Nie wyglądali na takich, którzy sami brali, ale przecież nie musieli na sobie testować towaru. To nawet lepiej, jeżeli dealer nie jest śpłonem i nie zużywa tego, czym powinien handlować. I nie musiał to być jedyny nielegalny proceder, któremu się oddawali. Sara zrobiła w myślach przegląd znajomych, którzy mogliby jej pomóc. Najbardziej nadawali się operacyjni. A zwłaszcza sierżant Sebastian Włókniarz, doskonale orientujący się w tym, co się w gdańskim półświadku dzieje. Czy będzie chciał pomóc? Przeskoczyła przez kałużę i skręciła na wydeptaną przez ludzi ścieżkę, skracającą dojście do bloków. Przy placu zabaw na ławce siedziało dwóch miejscowych pijaczków, którzy, mimo panującego zimna, osuszali flaszkę, dyskutując o czymś zawzięcie. Poznali Sarę i przez moment wyglądali, jakby chcieli ukryć butelkę. Doskonale wiedzieli, kim jest, a przecież pili w miejscu publicznym. Na wszelki wypadek ukłonili się grzecznie. — Idźcie do domu — poradziła Szajba. — Zimno jest, spijecie się i nieszczęście gotowe. — A nie, pani komisarz. Tylko jedną flaszkę na dwóch mamy. Nie da się po tym odpłynąć. A z domu to nas baby pogonią. One mało trunkowe są. — Taki pech. — Ja wam tylko dobrze radzę — w nocy ma być na minusie. Tak jest. Jak pani władza tak mówi, to dopijemy i pójdziemy do domu obiecał jeden z mężczyzn, żeby się odczepiła. Zostawiła ich, bo co miała zrobić? Rzeczywiście nie wyglądali na tak pijanych, żeby zaraz mieli stracić kontakt z otoczeniem, a ponieważ w butelce zostało niewiele wódki, więc pewnie zrobią tak jak mówią. Po wejściu do mieszkania odruchowo sprawdziła, która jest godzina i postanowiła od razu zdobyć trochę informacji o pilarczyku i Mejsztowiczu. Nie było jeszcze dziesiątej, więc telefon do włókniarza, nawet jeżeli był już w domu po służbie, nie będzie dla niego zaskoczeniem. Zaskoczeniem będzie rozmówca. Pani komisarz, zdziwił się sierżant, słysząc jej głos. Tak, wbrew krążącym plotkom nie umarła i nie snuję się po komendzie, strasząc nowych, parsknęła Sara. Cholera niech pani odpłuka, poradził włókniarz. Dawno pani nie widziałem, jakbyś nie wiedział, że na urlopie jestem. Teoretycznie wiem, ale taka długa przerwa do pani nie pasuje. Nie widzę pani na bujanym fotelu okrytej ciepłym pledem. Już prędzej w ciemnej uliczce idącą za kimś podejrzanym. Bezczynność do pani nie pasuje. Zostawmy tę psychoanalizę. Nie mam kozetki pod ręką. Potrzebuję paru informacji. Ode mnie? Ktoś pani na odcisk nadepnął? W sumie można to było i tak nazwać. Nie wdając się w szczegóły, Szajba spytała o Patryka Mejsztowicza i Damiana Pilarczyka, dodając, że obaj chodzą do tej samej siłowni, co ona. Sierżant znał dwóch. Ich specjalnością były narkotyki i wymuszenia. Obaj mieli już do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Odsiedzieli niezbyt duże wyroki. Cieszyli się poważaniem w swoim środowisku. — Niech pani na nich uważa — ostrzegł włókniarz. — Dlaczego? — Bo czasem działają szybciej niż myślą. Szczególnie Mejsztowicz. Za nich przeważnie główkuje ktoś inny. Ja z nimi tylko ćwiczę. Pani komisarz, ja panią znam nie od dzisiaj. Bo to raz się pani w coś plątywała. Niby tylko razem na siłowni chodzicie, ale jak się pani o nich pyta, to nie dlatego, że się nagle pani spodobali. Coś się za tym musi kryć, więc uprzedzam. Dzięki. Te wymuszenia to przez zastraszenie, czy ktoś w pierdol dostał? Dostał, ale nie zgłosił, bo się bał. Do morderstwa posunęliby się? Sierżant zamilkł na chwilę i Sara doskonale wiedziała dlaczego. To nie wyglądało na niewinne pytanie o kogoś, kogo się tylko widuje. Musiał zdecydować, ile jej powie. Głupi nie był i doskonale sobie zdawał sprawę, że Szajba wykorzysta zdobyte informacje w sobie tylko wiadomym celu. A to oznaczało, że najprawdopodobniej pytań będzie więcej. Bał się trochę tego, co może zrobić, bo doskonale wiedział, do czego była zdolna. Wydaje mi się, że raczej nie. Powiedział ostrożnie. Coś panią zaniepokoiło? Teraz zamilkła Sara. Zadzwoniła, zanim dokładnie przemyślała, jak dużo powie sierżantowi, a nie chciała go stawiać w głupiej sytuacji. Nie były mu potrzebne szykany służbowe. Trochę wbrew sobie zdecydowała, że jeżeli chce wykorzystywać operacyjne wiadomości i dojścia włókniarza, nie może milczeć na temat powodu pytań. Ktoś zamordował mojego znajomego. Takiego z siłowni. O kurwa, pani to nawet na urlopie na truposzy trafia! W głosie sierżanta Sara wyczuła nutkę podziwu. No co poradzę, byłam z sulichem na piwie i się zgadaliśmy, że mi zginął znajomy, a on ma nowego nieboszczyka. Okazało się, że to ten sam facet. I prowadzi pani śledztwo na własną rękę? zgadł bez pudła włókniarz. E tam od razu śledztwo, zbagatelizowała Sara. Tylko rozmawiam z ludźmi. Po tamtym. Zawahała się na moment. Incydencie zmieniłam siłownie, bo wkurwiały mnie pytania i troskliwe spojrzenia. Na tej nowej nie wiedzą, kim jestem, więc mogą mi powiedzieć więcej niż Sulichowi. Ale sama też muszę coś wiedzieć o tych ludziach. Wiesz, jak jest. A oni od razu rzucają się w oczy. Sam to musisz przyznać. Zależy do jakiej siłowni pani chodzi. W niektórych są głównie takie typy i tamto pani byłaby ta obca. U mnie jest demokratycznie. Pełen przekrój społeczeństwa. Zresztą ta dwójka zachowuje się poprawnie. Trudno się do czegoś przyczepić. Ale pani podpadli. Za dużo takich typów widziałam, żeby od razu nie rozpoznać. Słowa, gesty, spojrzenia, ciuchy i co tam jeszcze. Prawie zawsze od początku wiem, z kim mam do czynienia. Poza tym nie lubili tego zabitego. Nie sądzę, żeby posunęli się aż do zabójstwa. Wpierdol z wylądowaniem w szpitalu to owszem, ale... Nie zmiana paragrafu. Jasne. Dzięki. Tylko niech się pani w nic nie wpieprzy. Ostrzegł sierżant, a Sara doskonale wiedziała, co ma na myśli. Tuż przed zaśnięciem ponownie doszła do wniosku, że kobietą, o której wspominały karki, mogła być była żona Kowalika Izabela Bogucka. Poza tym mężczyźni mieli pretensje do Artura i nawet jeżeli z jego śmiercią nic ich nie łączy, to mogą wiedzieć o nim znacznie więcej niż powiedzieli. Z kolei znajomość Boguckiej z facetami spółświadka, mimo że nie stawiała jej w najlepszym świetle, jeszcze o niczym nie świadczyła. Była żona Kowalika mogła również wiedzieć o nim coś, co pomoże w śledztwie. Nie byli już razem. Niemniej jednak znała go całkiem dobrze. Może oboje siedzieli w narkotykach. Lipner nigdy nie pytała Kowalika, dlaczego się rozwiódł, ale w obliczu morderstwa wszystko zaczynało mieć znaczenie. Sara uzupełniła notatki, od razu je wydrukowała, a potem sprawdziła, gdzie mieszka Bogucka. Okazało się, że zaledwie kilometr od siłowni. Często wybiera się na siłownię położoną najbliżej domu, więc jeżeli Pilarczyk i Mejsztowicz też się tym kierowali, to mogą Bogucką znać po prostu z osiedla. Jeszcze raz spojrzała w Google Maps i w jej głowie powstał szalony plan. Do mieszkania Kowalika nie wejdzie, nie ma takiej opcji. Nawródziłaby kolegą po fachu. Poza tym Sulich na pewno dopilnował, żeby zostało dobrze przeszukane. Inaczej miała się rzecz z mieszkaniem Boguckiej. Formalnie rzecz biorąc, dla Artura była obca i nie było podstaw, żeby tam wejść. Oficjalnie. Co nie znaczy, że nie można tego zrobić, wbrew przepisom. Dostanie się do mieszkania Izabeli nie powinno być specjalnie trudne. Sara uśmiechnęła się lekko. Należała do ludzi, którzy kolekcjonują rozmaite umiejętności, podobnie jak inni, na przykład znaczki. Pokonanie przeciętnie zabezpieczonych drzwi nie stanowiło dla niej problemu. Nie chwaliła się tym, bo i po co? Ale wytrychy wykorzystała już parę razy, o czym wiedział tylko Sulich i jej dawny partner. Wspomnienie wróciło z taką siłą, jakby stało się to wczoraj. Kurwa Mać! Zerwała się z łóżka, jakby zaczęło ją nagle parzyć. Kto by pomyślał, że planowanie włamania do domu Bogułdzkiej wywoła takie wspomnienia? Sara skrzywiła się i bezwiednie dotknęła blizny na twarzy. Tej sprzed kilku miesięcy, która powinna za jakiś czas zniknąć. Drugą bliznę powstałą w tym samym momencie miała na udzie. I ta rana prawie ją zabiła. Niewiele brakowała, wykrwawiłaby się. Gówno prawda, że czas leczy rany. Inne takie gadki też można sobie w dupę wsadzić. Rzuciła w przestrzeń. Nie leczy. Cholera, już chciałam się kimnąć. Wiedziała, że nie zaśnie i nie skupi się na niczym innym, niż na ponownym wałkowaniu tego, co się wydarzyło. Znali się ze Sławkiem dobrze. Nieraz pracowali razem. A jednak coś nie zagrało. I to nie tylko tamtego wieczora. Jak to możliwe, że nie zauważyła, co się wokół niej dzieje? Straciła czujność? Była zbyt zajęta kolejnymi sprawami, czy zawiódł ją instynkt? Nie zwróciła uwagi na zachowanie partnera. Nawaliła. Żeby nie myśleć, mogła albo wziąć środki na senne, albo się upić, albo iść pobiegać licząc na to, że zmęczenie przebije wszystko inne. Alkohol odpadał, bo jutro pracowała. Leków nie lubiła. Zostało więc bieganie. Przebrała się w dres, usiłując myśleć o trasie. Była nierozgrzana, ale miała to w nosie i od razu weszła na pełne obroty. Najwyżej coś sobie skręci lub naciągnie. Będzie miała o czym myśleć. Rano, zaskoczona i zadowolona, zauważyła, że nie jest tak zdołowana jak po poprzednich rozmyślaniach o feralnych wydarzeniach. To była dobra zmiana. Jeszcze nie tak dawno trudno byłoby się jej pozbyć powracających i dokuczających jak bolący ząb wspomnień. Po raz kolejny zastanawiałaby się, co by było, gdyby szybciej biegła, szybciej strzelała lub gdyby była bardziej stanowcza. Tego nie wiedziała i nigdy się nie dowie. A może dowie, może jest na to szansa. Przy śniadaniu zaczęła planować włamanie do mieszkania Bogudzkiej. Ciemno robiło się szybko, co było jej na rękę. Raz, że łatwiej mogła przemknąć się niezauważona przez nikogo, a dwa, ludzie nie spacerowali do późna i nie rozglądali się po okolicy. Kolejną dogodnością było to, że może tam dojść na piechotę i nie zostawiać samochodu gdzieś niedaleko. Pojazd zawsze łatwiej rozpoznać i zidentyfikować niż człowieka. Ciekawe, czy są tam domofony. Piętro i numer mieszkania znała, bo córka Kowalika kiedyś wspominała o tym. Bogucka mieszkała na ostatnim piętrze, co też sprzyjało Sarze, bo nie musiała obawiać się, że ktoś będzie szedł po schodach. Miała nadzieję, że włamanie pozwoli jej znaleźć odpowiedzi chociaż na część pytań. Niepokoiło ją to, że morderstwo wyglądało na dobrze zaplanowane, a sprawcy nie przeszkodzi.